Absolutyzm oświecony w Prusach i w Austrii, taki temat przed nami. Zaczniemy od definicji samego absolutyzmu oświeconego. Jest to określenie na formę rządów. Jak pamiętasz, między XVI a XVII wiekiem w zachodniej Europie zyskiwał popularność system rządzenia zwany monarchią absolutną, absolutyzmem. Natomiast w wieku oświecenia, czyli w wieku XVIII, monarchia absolutna się zmienia i powstaje właśnie w niektórych krajach europejskich taka forma rządzenia zwana absolutyzmem oświeconym. Co to takiego jest? Jest to taki kraj, gdzie władca posiada oczywiście ciągle sporą władzę, jest monarchą rządzącym twardą ręką najczęściej swoim krajem, rzadko się dzieli tą władzą z innymi instytucjami. Natomiast, ponieważ rządzi on w czasach oświecenia, to stara się taki władca zrealizować w swoim kraju niektóre postulaty właśnie tej epoki, czyli stara się stać się władcą oświeconym, władcą, który dostrzega potrzebę edukacji społeczeństwa, dostrzega potrzebę na przykład zniesienia tortur, czyli w stronę humanitaryzmu się zwraca, patrząc na swoich obywateli. To jest władca, który dostrzega wagę filozofii, stara się rozwijać naukę, otaczać ludźmi wykształconymi. Sam często aspiruje do miana właśnie osoby wykształconej. Taki właśnie król filozof, czyli taki filozof rządzący jakimś krajem, przynajmniej tak by chciał ten właśnie władca, który uskutecznia w swoim kraju absolutyzm oświecony. Sam siebie często taki władca nazywa pierwszym sługą państwa, czyli że jego zadaniem jest właśnie służyć narodowi, służyć państwu, rozwijać ten kraj na wszystkie sposoby. No i stara się przeprowadzać w związku z tym w swoim kraju reformy zgodne z duchem epoki, czyli z duchem oświecenia, a więc reformy zmierzające do tego, o czym wcześniej już wspomniałem, czyli właśnie do wzrostu poziomu edukacji, do polepszenia warunków życia, do wcielenia właśnie w życie tego, co głoszą twórcy oświecenia, filozofowie, myśliciele, odkrywcy. A więc generalnie rzecz biorąc, taki król, taki władca, to jest człowiek, który jest w kraju z ustrojem absolutyzmu oświeconego, to jest taki właśnie człowiek, który powinien wcielać w życie ideę epoki oświecenia. Jako władca mógłby to robić, ma ku temu okazję, no bo może zmieniać prawo. Pierwszym krajem, który sobie dzisiaj poznamy, który starał się wprowadzić w XVIII wieku u siebie ten właśnie ustrój, absolutyzm oświecony, będą Prusy. Przypomnijmy sobie, jak doszło do powstania tego kraju. Oczywiście Prusy wywodzą się z państwa krzyżackiego, z państwa zakonnego. Przypominamy sobie szybciutko, tu mamy na dole oś czasu, że w roku 1525 w wyniku kilka lat wcześniej ogłoszonej reformacji, zapoczątkowanej reformacji przez Marcina Lutra, w 1525 roku władca, ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Albert Hohenzollern, decyduje się na zeświadczenie swojego państwa, państwa zakonnego, czyli sekularyzacja się odbywa zakonu i ma miejsce hołd pruski wtedy, czyli państwo zakonne staje się państwem świeckim o nazwie Prusy Książęce i te Prusy Książęce są lennem Rzeczpospolitej. Później widzimy, że następuje rozwój tego księstwa. W 1618 roku następuje połączenie Prus Książęcych, czyli tego lenna Rzeczpospolitej, z Brandenburgią, czyli mamy tutaj połączenie obu tych państw, które sąsiadują z Rzeczpospolitą. Następnie bardzo ważny moment to jest rok 1657, kiedy podczas potopu szwedzkiego Księstwo Pruskie jest przeciwko Rzeczpospolitej początkowo, uczestniczy w planach rozbiorowych naszego kraju, przystępując do traktatu z Radnot. No więc polscy dyplomaci, nasz król dąży do tego, żeby rozerwać ten sojusz przeciwko Polsce i doprowadza nasz władca do zawarcia
traktatów welasko-bydgoskich z księstwem pruskim. W wyniku tych traktatów księstwo pruskie przestaje być lennem Polski, staje się niezależnym państwem brandenbursko-pruskim, czyli tracimy to lenno i Prusy stają się krajem zupełnie samodzielnym, suwerennym. Bardzo szybko, bo w 1701 roku księstwo staje się królestwem, bo władca Prus, Fryderyk I, zyskuje właśnie tytuł króla, no i całe państwo staje się właśnie królestwem, więc mamy tutaj podniesienie rangi nowego państwa w Europie o nazwie właśnie Prusy. Prześledźmy sobie rozwój terytorialny tego państwa, patrząc na te cztery mapy, więc zobaczmy, mamy tutaj czas jeszcze księstwa pruskiego zależnego od Rzeczpospolitej, czyli Lenna, no i mamy Brandenburgię. Widzimy, że te dwa państwa w 1618 roku się ze sobą scaliły Unią, natomiast nie miały łączności terytorialnej. Tutaj Pomorze Gdańskie rozdzielało te dwa obszary. No więc jak się łatwo domyślić, władcy Prus i Brandenburgii będą dążyli w wieku XVIII do tego, żeby te ziemie pomiędzy tymi dwoma obszarami przejąć i tym samym połączyć Brandenburgię i obszar Prus również terytorialnie, nie tylko politycznie, ale również terytorialnie. No i do tego dojdzie, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Tutaj mamy sytuację z roku 1648, czyli jest to rok, kiedy się kończy wojna 30-letnia. Na mocy pokoju westfalskiego Brandenburgię otrzymała tutaj częściowo właśnie obszar Pomorza, Pomorza Zachodniego, albo inaczej Szczecińskiego, a więc zwiększyła swój dostęp do Morza Bałtyckiego. Kolejna zmiana ważna, jeżeli chodzi o terytorium Prus, to rok 1742, kiedy to Prusy wygrywają wojnę o Śląsk toczoną przeciwko Austrii, więc tym samym do państwa prusko-brandenburskiego przyłączone są właśnie ziemie śląskie, m.in. z Wrocławiem, co tutaj widzimy. To jest kolejny nabytek właśnie tego państwa. No i ostatnia mapa, smutna dla Polaków, rok 1773, a więc rok po pierwszym rozbiorze, rok, kiedy ten rozbiór został ratyfikowany przez nasz Sejm. Widzimy, że to, o czym mówiłem wcześniej, czyli mamy tutaj przejęte przez państwo pruskie Pomorze Gdańskie, a więc te tereny zyskują teraz połączenie. Te obszary, które były tutaj, jak widzimy, rozdzielone naszym dostępem do morza, teraz zostaje to scalone z ziemiami pruskimi, a więc Prusy, Brandenburgia, Śląsk mają ze sobą w tym momencie łączność terytorialną, nie tylko polityczną. Tak wyglądał rozwój terytorialny państwa pruskiego w XVII i XVIII stuleciu, a więc bardzo prężnie działający kraj na mapie politycznej Europy. Zobaczmy, kto sprawił, że ten kraj tak się dynamicznie rozwijał. W latach 1713-1740 w Prusach panował Fryderyk Wilhelm I, zwany królem sierżantem. Dlaczego? Dlatego, że ten władca bardzo dużo uwagi poświęcał budowaniu potęgi militarnej swojego kraju. Fascynowało go wojsko, poza punkt honoru i swój cel postawił sobie stworzenie niezwyciężonej, najlepszej w Europie armii. Z tego powodu jeździł po swoim kraju i szukał jak największych mężczyzn po to, żeby ich wcielić do armii. A oni mieli siać postrach swoją posturą, swoim wyglądem, swoim wzrostem. I rzeczywiście Prusy stały się krajem bardzo zmilitaryzowanym, jak na ówczesne warunki, dlatego że rzeczywiście dosyć spory odsetek mieszkańców tego kraju służył w armii. Oprócz tego reforma armii, którą dokonał Fryderyk Wilhelm I, polegała też na tym, że ustalono, że nie będzie w tej armii żadnego obcego, że nie będzie cudzoziemców, nie będzie najemników, którzy by byli innej narodowości niż pruska, a za pieniądze mieliby służyć w tej armii pruskiej. Nie, tego nie było, czyli to była armia narodowa, co też podnosiło, można powiedzieć, skuteczność bojową tej armii, dlatego że jeżeli w tej armii mieli walczyć sami mieszkańcy Prus, no to walczyli bardziej walecznie, bardziej zaciekle, a nie tylko dla pieniędzy, tak jak to robili i robią do tej pory najemnicy w różnych armiach świata.
Oprócz tego ustalono też, że oficerami mają być tylko osoby wywodzące się ze szlachty pruskiej. Szlachta pruska nazywana jest pojęciem junkszy. Junkszy to właśnie szlachta pruska. Chodziło o to, żeby podnieść rangę też tej szlachty i zapewnić tutaj jej te najwyższe stopnie w armii. Oprócz tego Fryderyk Wilhelm I rozbudował administrację, czyli armię urzędników, dzięki której mógł sprawniej zarządzać swoim krajem. Prowincje Prus były kontrolowane przez tzw. kamery, czyli urzędy właśnie w Prusach, które zajmowały się zarządzaniem poszczególnych prowincji. Kamery, słowo, które powinniśmy kojarzyć szczególnie właśnie z państwem pruskim. Problem tego władcy polegał na tym, że stworzył on wspaniałą armię, ale no, ponieważ tak bardzo ją lubił, to był z niej dumny, to bardzo rzadko jej używał, a wręcz można powiedzieć, że jej nie używał, bo bał się stracić tą armię. Jego następca, czyli Fryderyk II Hohenzollern, bo pamiętamy, że w Prusach rządzi dynastia Hohenzollernów, jeszcze od czasów zakonu krzyżackiego, no to jego następca już tej armii używał i to bardzo skutecznie i rzeczywiście za rządów następcy Fryderyka I, czyli Fryderyka II, mamy wiele wojen, które toczą Prusy i te wojny są rozstrzygnięte na korzyść Prus. Fryderyk II, zanim przejdziemy do spraw właśnie wojennych, jeszcze powiedzmy o jego reformach, przeprowadził reformę sądownictwa. Między innymi udało mu się doprowadzić do skodyfikowania prawa, czyli ujednolicenia na terenie całego kraju, żeby był ten sam system prawny. No i to, o czym mówiłem wcześniej, jako monarcha absolutny, ale oświecony, Fryderyk II zakazał stosowania tortur w swoim kraju, co miało być właśnie przejawem humanitaryzmu, do którego dążyli twórcy oświecenia też. Oprócz tego dokonał reformy szkolnictwa w swoim kraju Fryderyk II, między innymi wprowadzając obowiązek szkolny dla swoich rodaków, a więc wszyscy musieli w jakiś sposób się kształcić w Prusach. Następny krok to laicyzacja społeczeństwa, czyli oddzielenie społeczeństwa od kościoła. Można powiedzieć, że laicyzacja też polega na tym, że ludzie mniejszą wagę przywiązują do religii, mniejszy udział jest religii w życiu takim codziennym, czyli mniej celebracji, mniej tutaj, mniejsze uczestnictwo w mszach, w różnych obrzędach religijnych, mniejszy wpływ też kościoła na życie społeczne i polityczne kraju. No to też nam pasuje do oświecenia, które głosiło racjonalizm, co też powodowało postawy ateistyczne czy też deistyczne. Oprócz tego uskuteczniał w gospodarce Fryderyk II merkantylizm, czyli tą doktrynę jeszcze z wcześniejszego stulecia, głoszącą pochwałę własnej produkcji, rodzimej produkcji, a negację albo raczej maksymalne ograniczenie importu towarów z zagranicy. Żeby móc jak najwięcej produkować samemu w swoim kraju, Fryderyk II rozwijał manufaktury, czyli warsztaty, gdzie wytwarzano różnego rodzaju produkty. Oprócz tego popularyzowano w Prusach nowe uprawy, uprawy, które miały też zwalczyć widmo głodu, uprawy nowych roślin, które miały zapewnić wyżywienie, między innymi uprawy ziemniaków, które właśnie w XVIII wieku stały się powszechnie uprawianą rośliną we Prusach, więc to też jest dosyć spora zmiana. No i dbał też Fryderyk II o rozbudowę komunikacji w swoim kraju, rozumiał wagę właśnie połączeń pomiędzy miastami w poszczególnych częściach kraju. Ten kraj się rozrastał, więc musiały te ziemie być ze sobą połączone komunikacyjnie, stąd budowa nowych dróg. Jeszcze raz zobaczmy na mapę, jak to państwo pruskie się rozwijało. Może na tej mapie będzie nam łatwiej zapamiętać tenże rozwój. Więc tutaj widzimy Prusy Książęce i Brandenburgia, które, jak pamiętamy, połączyło się na początku XVII wieku w jedno państwo. No i tutaj widzimy ziemie przejmowane przez to państwo właśnie pruskie, czy prusko-brandenburskie. Widzimy tutaj na żółto zaznaczone obszary zdobyte w XVII i XVIII wieku. No i na czerwono obszary zdobyte w wyniku rozbiorów Polski, czyli mamy pierwszy rozbiór, drugi rozbiór i trzeci rozbiór. W każdym z nich
uczestniczyły Prusy i w każdym z nich zajmowały poszczególne tereny. W pierwszym już wiemy, że Pomorze Gdańskie, w drugim Wielkopolskę w większości, no i trzeci rozbiór widzimy te ziemie tutaj częściowo na Mazowszu i jeszcze okolicach. To jest rozwój terytorialny państwa pruskiego, no oczywiście powiązanego z Brandenburgią. Imponujący rzeczywiście rozwój terytorialny w tamtym czasie. Austria. Zobaczmy, co się działo w tym samym czasie w Austrii. Austria, drugi kraj, o którym dzisiaj się uczymy, w 1701 roku zaangażowała się w wojnę o sukcesję hiszpańską. Sukcesja, czyli następstwo tronu, przejmowanie władzy po władcy, który albo zmarł, albo ustąpił z tronu. Tutaj widzimy, że ta wojna trwała kilkanaście lat, bo do roku 1714. Dlaczego ta wojna wybuchła? Dlatego, że nowym władcą Hiszpanii w 1701 roku został wnuk króla francuskiego, króla Słońca, Ludwika XIV z dynastii Bourbonów. No i to wydarzenie sprawiło, że niektóre kraje europejskie, w tym Austria, no uznały, że jest to zbyt znaczący wzrost potęgi właśnie francuskich władców, że Francja teraz przejmie wpływy w Hiszpanii i to już jest zachwianie tutaj pewnej równowagi wśród krajów Europy Zachodniej. Dlatego właśnie Austria, Anglia i Holandia, zaniepokojone właśnie takim obrotem spraw, rozpoczęły tutaj walkę przeciwko Ludwikowi XIV, przeciwko Francuzom i temu, żeby właśnie władca francuski, wnuk Ludwika XIV, przejął władzę w Hiszpanii. Austria to z kolei dynastia Habsburgów, czyli tutaj mamy też konflikt pomiędzy Habsburgami a Bourbonami o wpływy właśnie w Europie. Ostatecznie w wyniku tej wojny o sukcesję hiszpańską Austria przejęła kontrolę nad częścią Niderlandów, czyli nad Belgią, nad księstwem Mediolanu, nad Sardynią i królestwem Neapolu, czyli państwa włoskie, niektóre państwa włoskie zostały przejęte plus Belgia właśnie przez Austrię. A więc mamy tutaj sukces Austriaków. To nie ostatnia wojna o sukcesję, w której zaangażowana była Austria w XVIII stuleciu. W latach 1733-35 wybuchła również wojna o sukcesję polską po śmierci pierwszego z dwóch rządzących w Polsce Sasów, czyli po śmierci Augusta II Mocnego. O tej wojnie będziemy się uczyć przy okazji poznawania historii Polski, więc na razie tylko tak oględnie powiemy sobie, że właśnie chodziło o to, kto ma przejąć władzę w Polsce po jego śmierci, czy jego syn August III, czy może Polak Stanisław Leszczyński. No i tutaj Austria się zaangażowała w tę wojnę i skończyło się tutaj utratą Królestwa Neapolu, zdobytego wcześniej, więc tutaj akurat Austria na minus wyszła na tej wojnie. W latach 1711-1740 państwem austriackim rządził Karol VI. Karol VI nie posiadał potomka męskiego, ale posiadał córkę, jeżeli tak mogę powiedzieć, posiadał. Był ojcem córki, o, może tak będzie ładniej. No i w związku z tym zastanawiano się, co będzie po jego śmierci, kto przejmie władzę. No więc Karol VI, zdając sobie sprawę z sytuacji, przeprowadził tak zwaną sankcję pragmatyczną, czyli wprowadził takie prawo, które gwarantowało prawo do sukcesji, czyli do przejęcia władzy po jego śmierci w Austrii, również kobietom. Oczywiście ta sankcja pragmatyczna była pomyślana, była przeprowadzona z myślą o właśnie sukcesji jego córki. Ta sankcja pragmatyczna to jedna rzecz, natomiast jeszcze tutaj oprócz tej sankcji pragmatycznej dotyczącej sukcesji, Karol VI przewidywał scalenie trzech takich obszarów, które były pod panowaniem habsburskim już od pewnego czasu, a mianowicie scalenie Austrii z Czechami i z Węgrami. Więc tutaj też takie plany powstały. I rzeczywiście po jego śmierci miała wstąpić na tron jego córka Maria Teresa. Zgodnie z sankcją pragmatyczną miało to być legalne. Natomiast no, nie wszystkim w Europie się podobało takie rozstrzygnięcie. Ta sukcesja Marii Teresy nie była w smak niektórym krajom europejskim. Dlatego też wybuchła
wojna o sukcesję austriacką, dlatego że inne kraje liczyły na to, że po śmierci Karola VI będą mogły uszczknąć troszeczkę ziem austriackich, ewentualnie osadzić na tronie jakiegoś kandydata, powiedzmy, że lepszego dla innych krajów. No więc mamy tutaj wojnę o sukcesję austriacką. Epizodem tej wojny były wojny śląskie, toczone pomiędzy Prusami a Austrią. To już powiedziałem chwilę temu, że właśnie Prusy przejęły Śląsk kosztem Austrii. To się właśnie odbyło wtedy. Mamy wojny śląskie w latach 1740-42 oraz druga wojna śląska 1744-45, kiedy to Prusy, wykorzystując właśnie wojnę o sukcesję austriacką, zaatakowały ziemię śląską. Prusy rządzone przez Fryderyka II. No i tutaj w wyniku tych dwóch wojen śląskich Austria ten Śląsk utraciła na rzecz Prus. A więc tutaj znowu na minus, jeżeli chodzi o bilans, powiedzmy, że wojen toczonych przez Austrię w XVIII stuleciu. Natomiast Maria Teresa zachowała władzę, więc wojna o sukcesję austriacką zakończyła się, powiedzmy, że na korzyść Marii Teresy, przynajmniej politycznie. Nastąpiło też w tej wojnie odwrócenie przymierzy, dlatego że do tej pory Austria i Francja były do siebie wrogo nastawione, co widzieliśmy chociażby w wojnie o sukcesję hiszpańską, no bo mieliśmy tą rywalizację habsbursko-burbońską chociażby. Natomiast w momencie tutaj wojny o sukcesję austriacką nastąpiło odwrócenie przymierzy, czyli nagle Austria i Francja uznały, że mają jednak wspólny interes ze sobą i zawarły ze sobą sojusz niespodziewanie. No i tutaj widzimy, że jeszcze do tego przystąpiła Rosja, Szwecja i Saksonia i to doprowadziło po tej wojnie właśnie o sukcesję austriacką, doprowadziło do wojny siedmioletniej. Dlaczego doszło do odwrócenia przymierza? Dlatego, że po wojnie o sukcesję austriacką władcy europejscy zrozumieli, że zupełnie niepostrzeżenie powstaje u ich boku nowa potęga. Ta potęga to państwo pruskie. Prusy, które podczas wojny o sukcesję austriacką zdobyły Śląsk, skutecznie prowadziły wojnę z Austrią, no i rośnie ta potęga tego kraju. Więc tutaj to był powód główny, dla którego doszło do odwrócenia przymierzy pomiędzy właśnie Austrią i Francją, zostało zawarte przymierze, no a zaniepokojone też właśnie wzrostem potęgi Prus były takie kraje jak Rosja, Szwecja i Saksonia. Rosja i Szwecja, które chciały tutaj dominować w rejonie Morza Bałtyckiego, tam gdzie też Prusy posiadały swoje ziemie. No i Saksonia, która nie miała dostępu do morza, ale chciała ten dostęp uzyskać. Zresztą wcześniej już walczyła o ten dostęp podczas III wojny północnej na początku XVIII wieku toczonej. Więc wzrost potęgi Prus doprowadził do odwrócenia przymierzy i do wojny siedmioletniej, która była toczona w latach 1756-1763. Niektórzy historycy nazywają tę wojnę trzecią wojną śląską. Wojna siedmioletnia to też wojna, którą niektórzy historycy nazywają wojną światową, dlatego że była toczona nie tylko w Europie, ale również na terenie Ameryki Północnej, dlatego że sojusznikiem Prus była Anglia w tej wojnie, która tak naprawdę nie prowadziła działań wojennych w Europie, tylko prowadziła działania wojenne właśnie w Ameryce Północnej. Dlaczego? Dlatego, że zależało Anglikom na przejęciu kolonii francuskich w Ameryce Północnej, przede wszystkim właśnie zależało na przejęciu Kanady. Więc tutaj wojna siedmioletnia jest toczona i w Europie, i w Ameryce. Prusy są tak naprawdę osamotnione w tej wojnie, bo co prawda mają za sojuszników Anglików, ale Anglicy walczą tylko na terenie Ameryki Północnej. Nie pomagają Prusakom w Europie, no bo Anglicy walczą o swoje sprawy, czyli o kolonie właśnie z Francuzami. To sprawia, że Prusy na początku tej wojny siedmioletniej rzeczywiście przegrywają kilka bitew i ich sytuacja staje się nie do pozazdroszczenia. Więc mamy tutaj początkowo kłopoty Prus, ale następuje na początku lat 60. XVIII wieku tak zwany cud domu brandenburskiego, czyli wydarzenie, które
Tak zostało nazwane. Cud. Czyli spodziewamy się po samej nazwie, że stało się coś, co uratowało Prusy, czyli dom brandenburski właśnie, Prusy przed katastrofą, przed porażką w tej wojnie siedmioletniej. Cóż takiego się stało? Otóż stało się to, że urodzona w Szczecinie, a więc w mieście, które wówczas należało właśnie do Prus, do Brandenburgii, urodzona w Szczecinie Katarzyna II objęła władzę w Rosji. Na początku stając się żoną cara Piotra III, a następnie po zamachu na władzę tego Piotra III stała się carycą rosyjską. No i będąc, można powiedzieć, powiązana rodzinnie z domem brandenburskim, z państwem pruskim, caryca Katarzyna II wycofała Rosję po prostu z udziału w wojnie siedmioletniej. I to wydarzenie nazywane jest cudem domu brandenburskiego, dlatego że jak się wycofała Rosja z wojny, no to pozostałe kraje uznały, że bez Rosji nie uda się pokonać po prostu Prus i też zaczęły się poszczególne kraje udziału w tej wojnie wycofywać. Ostatecznie wojna zakończyła się zawarciem pokoju w Hubertusburgu i tak naprawdę wojna zakończyła się tak, że Prusy nie straciły Śląska, nie straciły swojego terytorium, więc można powiedzieć, że Prusy obroniły się po prostu w tejże wojnie siedmioletniej. Popatrzmy jeszcze raz na mapę, gdzie możemy zobaczyć zmiany terytorialne właśnie zarówno dotyczące Prus, jak i Austrii, czyli obu krajów, o których się dzisiaj uczymy. Zmiany terytorialne związane z Austrią mamy w odcieniach pomarańczowego koloru, czyli tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie obszar Austrii, Czech i Węgier. Mówiłem, że te obszary miały być ze sobą połączone. No i tutaj widzimy jeszcze obszary zależne od Austriaków na Bałkanach i na terenie Półwyspu Apenińskiego, czyli tam, gdzie są państwa włoskie. No i też oczywiście Sardynia, Sycylia, czyli wyspy na Morzu Śródziemnym, na Morzu Tyreńskim. Jeszcze wypada powiedzieć o tym, jakie reformy przeprowadzono w Austrii w dobie oświecenia. Więc mamy tutaj wprowadzenie instytucji rządzącej o nazwie Rada Państwa. Pod koniec rządów Marii Teresy współrządziła ona z Józefem II, ze swoim synem. Od roku 1780 zaczęły się samodzielne rządy już Józefa II. No i tutaj widzimy, że to właśnie jego rządy przypadają na dekadę, przedostatnią dekadę XVIII wieku. Przeprowadził on reformę sądownictwa, podobnie jak w Prusach, ujednolicając prawo, eliminując tortury w Austrii, ale to nie znaczy, że to był władca, który zamierzał rezygnować z pełni władzy. Wprowadził on reformy, które tak naprawdę zainicjowały istnienie silnej policji w Austrii. Można nawet powiedzieć, że Austria była państwem policyjnym. Była cenzura, a więc nie można było publikować tego, co się chce. Tutaj mógł władca ingerować w publikacje w Austrii. No i rozbudowywana była tajna policja, a więc system szpiegowania obywateli, donoszenia, inwigilowania życia Austriaków. Oprócz tego mamy, tak jak w Prusach, stosowaną politykę gospodarczą merkantylizmu, a więc własna produkcja, sprzedaż towarów za granicą, ale niechętne kupowanie z zagranicy, czyli duży eksport, mały import poprzez wysokie cła ustanowione na produkty zagraniczne. Mamy też zniesienie poddaństwa chłopów i zniesienie pańszczyzny. To też jest reforma Józefa II. Ta reforma nie utrzymała się zbyt długo, dlatego że po śmierci Józefa II przywrócono poddaństwo chłopów, a więc tutaj jest to tylko przejściowe polepszenie sytuacji najbiedniejszej części społeczeństwa austriackiego. No i mamy też sekularyzację klasztorów, czyli Józef II uznał, że należy zaświadczyć klasztory na terenie Austrii, przejąć ich majątki, a dzięki temu kasa państwa się powiększy i pieniądze uzyskane w ten sposób będzie można zainwestować w reformy w duchu chociażby oświecenia. Ta sekularyzacja klasztorów nazywana jest w historii józefinizmem. Józefinizm.
mimo tego, że Józef II, można powiedzieć, że w pewien sposób walczył z kościołem katolickim, to jednak rozszerzał też tolerancję w swoim kraju. Pamiętajmy, że Austria ma rozległe ziemie, wtedy, co widzieliśmy na mapie przed chwilą, i na tych ziemiach funkcjonuje kilka różnych wyznań, kilka religii. W związku z tym ważne jest, żeby była tolerancja w takim kraju, bo jeżeli mamy kilka narodów, kilka różnych religii czy wyznań, to jest duża szansa, że będą walki wewnętrzne albo dążenia separatystyczne do tego, żeby się oddzielić, odseparować od reszty kraju pod pretekstem właśnie wolności religijnej chociażby. Więc tutaj Józef II to rozumiał, w związku z tym wprowadził patent tolerancyjny, gwarantując różnym wyznaniom w swoim kraju jednakowe prawa i tolerancję oczywiście, a więc bez prześladowań na tle religijnym w Austrii.